1-0. Szanowni Państwo, 1-0. Ale wszedł dzisiaj na samym początku spotkania w miejsce kontuzjowanego Dimitra. Dla zawodnika wchodzącego tak szybko z ławki i zagra się dodatkowa presja ciąży na zawodniku, czy jest to taka normalna zmiana, jak w każdym meczu? To znaczy ogólnie zawodnicy rezerwowi muszą być przygotowani na takie sytuacje, że są kontuzje i tak szybko się wchodzi. No to nie zdarzają się często, ale no, trzeba się z tym liczyć. W sumie nie miałem czasu na rozgrzewkę, ale starałem się gdzieś wejść 1-2 podaniami pewnie w mecz, jakąś interwencją i wejść właśnie spokojnie w mecz. I myślę, że tak mi się udało. Wracając do spotkania, dominowaliście dzisiaj na boisku, to nie ulega dwóm zdaniom. No ale nie udało się niestety wygrać i pierwsza porażka w tym sezonie stała się faktem. No naprawdę szkoda tego meczu, tym bardziej, że no z gry byliśmy zespołem, który przeważał, ale to był też sposób wigier na nas, tak? Musimy się z tym liczyć, że zespoły będą grały nisko, może nie aż tak nisko, bo naprawdę rzadko się zdarza, nie pamiętam kiedy, żebyśmy ja czy Osi byli na 35 meczu po przeciwnika. Trzeba być bardzo cierpliwym, te ataki budować i przede wszystkim czujnym na kontry. Przed tymi kontrami się strzegliśmy, ale no niestety stały fragment gry. Piękna bramka zawodników, zawodnika gospodarzy i musieliśmy gonić wynik. No ale nie załamujemy się, to jest, mamy jeszcze kolejny mecz, teraz w środę, potem w sobotę, także jedziemy dalej. Czysto teoretycznie Wigry gdzieś tam na papierze były najsłabszym rywalem na początku tego sezonu, no ale piłka jednak pokazuje, że nie wolno takich rywali lekceważyć, no i z każdym trzeba się liczyć na pewno. Tak, nikt tutaj nie lekceważył Wigier, tutaj nie ma łatwych meczów w tej lidze. Każdy zespół chce wygrać, każdy zespół gryzie trawę i każdy zespół gdzieś się nas obawiał, także musimy grać bardzo cierpliwie i mądrze i już musimy się pomału przygotowywać do środowego spotkania. No właśnie, w środę kolejne spotkanie z liderującą obecnie w tabeli Wartą Poznań. Też to na pewno nie będzie łatwe spotkanie, bo też przekonaliście się w okresie przygotowawczym, że Warta na pewno łatwym przeciwnikiem nie jest. No na pewno. Graliśmy ostatnio sparring, przegraliśmy. Teraz jest liga, na pewno będzie analiza, będziemy analizować przeciwnika i no idziemy tam po 3 punkty.